Ojejejej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się... O nie, tutaj. Pomyliły mi się kierunki. Dzisiaj zajmiemy się farmą kuroków. I tak, zostaw łapę w górę, suba z dzwonem, bo inaczej, nie wiem, wpadniesz do tego portalu, nie wiem, dobra. Po prostu zostawcie, bo mi będzie bardzo miło. I w ogóle, no nie wiem, zapraszam, w ogóle linki macie w opisie, jeżeli nie wiem, Instagrama macie, to możecie zobaczyć, tam zdjęcia czasem swojego kota wrzucam, możecie sobie obczaić. Linki macie w opisie albo do Discorda mojego, tam też możecie wbić. Dobra, dzisiaj zajmiemy się farmą, a dokładniej, jak to się zwie? Wiecie, produkcją jedzenia, bo zostało mi ostatnie 40 chlebów, jak widzicie, tu już nic nie mam, a nawet jeżeli mam jakieś takie pojedyncze, to właściwie, no średnio z tym. Chciałbym jeszcze, jak widzicie, mam 56 level, więc enchantujemy sobie mojego secika, może jakiś miecz i może jeszcze dorobimy jakieś narzędzia typu siekiera i łopata, żebyśmy mieli, jakbyśmy coś robili, bo przydają się jednak takie rzeczy. No i co? Mamy tutaj skrzynkę, mamy wszystkie potrzebne rzeczy. No i zaczynamy budowę, tak? Dobra. No to tak, pierwsze co robimy to tutaj, z tego co, wiecie, ja będę sobie alt-tabował, czyli na przykład będziecie mieć takie zwiesy ekranu jak teraz. Zwiechy, nie zwiesy. Taką mam. Aha, teraz się usłyszę, dobra, czekaj, się zmutuje dźwięk, dobra. Teraz ma to być tak, okej, okay. Ma być tu skrzynka. Skrzynek tu nie mam, a ja robiłem skrzynki, co jest nie tak? Where skrzynki? O, a nie, to nie to. Where are... skrzynki, bo to w sumie liczba mnoga. Ty, jest jedna, a druga? Tu gdzieś dałem? Nie no, czy dałem tu? A nie, chyba jedna skrzynka. Dobra, jak będzie więcej skrzynek potrzebnych, wydaje mi się, że będzie potrzebne więcej. Ale na razie sobie postawię jedną. Dobra, co robimy dalej? Stawiamy sobie, ok, ale jeszcze trochę dalej, jak to dokładnie, ok. Czyli ma być coś takiego. Ten hopper ma być przyłączony do skrzynki i tutaj... Ty, slaby trzeba mieć do bana. Czekajcie, idę po slaby. I nie sądziłem, bo tam chyba nie było, że trzeba mieć slaby. No ale dobra, jak trzeba mieć, to trzeba. Postawię smooth stone slab, żeby ładnie wyglądało. A nie, to tutaj miało być, okej. I tutaj wpadają przedmioty? Tak, wpadają. Jest redstone. Dobra, co dalej? Zobaczmy, co dalej. Tak, no tutaj pokazuję, że działa wszystko, że no, to tak jak ja przed chwilą zrobiłem. Sorry, że macie takie długie lagi, ale... Okej, okay, co teraz? Okej, okay, to tak. Ten dispenser, to jest dispenser, musi być postawiony tak, jeżeli się nie mylę. Czekajcie, sprawdźmy. Okej, okay, tak i... trzy szkła. Na tym, raz, dwa i trzy, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, czy wyżej tego nie trzeba będzie zrobić. Wydaje mi się, że trzeba będzie. Okej, okay, tu są trzy szkła i teraz... Okej, okay, to trzeba obudować, no właśnie. W tym problem, że za mały sufit, więc trzeba to trochę wykopać. A wy przez ten czas, jak kopię, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwonem, bo wiecie, ile idzie... Wiecie, o co chodzi? Nie. Ogólnie idziemy po 100k, więc zostaw suba. Ostatnio mieliście specjal na 70 tysięcy subów, więc zostaw suba i będziesz tym, który zostawi suba przed 100k. I później jak się wybije tak mocniej, że... No w sensie, wiecie, kiedyś się wybiłem, ale to... Nie te lata, wiecie o co chodzi. Nie no, wiecie, po prostu wiecie, jak będziecie łapkować, będzie lepiej i tyle w temacie. Okej, okay, jak to zbudować? Bo tu wiem, że na pewno trzeba będzie zabudować, ale ja tu nie mam przejścia. Więc ja po prostu chcę tak to zobaczyć. I co trzeba później z tyłu? To trzeba zabudować. Dobra, zrobimy to tak. Ja sobie tu może przejście zrobię. Później się, wiecie, przypali stołna i się ogarnia. Coś takiego, tu się zabudowywuje. Kurde, ta maszyna już wygląda jak profesjonalna maszyna. Powoli. Dobra, i teraz bierzemy sobie komparator i go się stawia tutaj, od tego. No, dalej, 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 dalej. Okej, okay. I teraz robimy coś takiego, że stawiamy tutaj nasz komparator i potrzebujemy tutaj coś w stylu czegoś takiego, takie bloki postawić. A nie, bez... zamiast to tu, to tutaj, tak? Jeżeli się nie mylę. I nie wiem, od której... Tak, dobrze to zrobiłem. Taka pseudopańczyna bez jednego bloku. Nie wiem, X bardziej niż pajęczyna. Pajęczyna to jest taka inna trochę. I tu się gdzieś pewnie redstone'a trzeba będzie stawiać. Okej. Okay. Postaw coś więcej, bo ja chcę trochę więcej zrobić. No dobra, Jezu, nie tłumacz. Jak to ty tu postawiłeś? Do bana to jest. Okej.
Teraz stawiamy, bierzemy sobie to i stawiamy to tak i tak, jeżeli się nie mylę. Najwyżej będziemy zmieniać później. I teraz stawiamy redstone'a w tym miejscu, w tym miejscu. A, w pustych miejscach stawiamy redstone'a. Czyli tu, tu. Ja tu nie mam pustego miejsca do bana. Ej, czekajcie, czemu wyrzuciłem? Tutaj, dokładnie tu. Tak? Dokładnie tu, czy nie dokładnie tu? Jak macie... Tak, tutaj ma być i tu jeszcze redstone. Tak? Chyba tak. Dobra. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz na tych nowych wersjach znowu jest taki X, a kiedyś była kropka. I to jest właśnie też... Dużo graczy mówiło, że tak kiedyś było i to znowu była kropka i znowu wróciło. Więc tak śmieszne trochę. Okej, okay, jesteśmy tak mniej więcej w połowie. A, i tu możecie sobie zobaczyć. To start. Widzicie? Wyrzuca. Czyli nam wszystko działa i teraz... mechanizm od wypluwania, jeżeli coś jest tutaj, jakby działa, co nie? Jeżeli coś w tym jest, to wykrywa i po prostu wypluwa do tego i przyjmuje do hopera i daje do skrzynki. To będzie właśnie spalało kuraki. No i dobra. Ja w ogóle jeszcze wam pokażę w sumie, bo nie wiem, nie wychodziłem w sumie z domku, więc nie mieliście jak zauważyć. Nasz piękny świat, kuraki. Dajcie jakieś jajka. Jedno jajko. Jak tak mało? A nie, drugie. Cztery. Dobra, no bo wiecie, tam trzeba będzie kuraki porespić. Dobra, dajcie coś więcej jaj, kurde. Wiecie, też później można pochodzić tu po okolicach. A w ogóle, ja bym wziął jakieś nasionka. Nasionka? 16. I rozmnożył kuraki, żeby więcej jaj było, co nie? Bo wtedy, o, lepiej. Dobra, no to teraz idziemy w takim razie. O, achievement dostałem, pięknie. Tylko chyba nie mam dźwięków do achievementów, albo ten achievement nie ma dźwięku. Dobra, wygląda to mniej więcej... Dobra, pomijmy temat, że słyszałem szkieleta przez chwilę. Okej, okay, to pokazuje, że działa. Tu będzie hopper, dobra. Hopper, cyk. Drugi i trzeci hopper tu będzie, czyli hoppery mamy z głowy. Dobra. Ten do... No dobra, nie tłumacz. Każdy rozumie po prostu. Tu trzeba coś obudować, jeżeli się nie mylę. A, okej. Okay. Nie, nie, nie. Dobra, nie. Dobrze, że nie stawiłem. Sorry, że macie takie lagi. No tak to wiecie, jakbym miał drugi monitor, to bym mógł to jakoś inaczej zrobić, ale wiecie. No, drugiego monitora to ja nie posiadam. Aha, i czekajcie. Czekaj. Panie. Gdzie to trzeba tą lawę dać? No postaw coś, no. Okej, okay, stawiam lawę tutaj. Dosłownie w tym miejscu. Kuraki oto będą się... Znaczy, dobra, ja się nie znam. Tu będzie szkło, tak? Nad tym. Dobra, teraz co będzie? Teraz wygląda to... O, może, możemy sobie zobaczyć, proszę bardzo. Wygląda to w sumie fajnie, że taki widok jest, nie? Jeszcze z ładnego materiału to robię, bo ktoś tam robi ze stone'a, a ja robię ze smooth stone'a. Smooth stone jest o wiele ładniejszy. To jest właśnie jeden taki z ładniejszych bloków, który mi się podoba właśnie. Okej, okay, to teraz trzeba obudować. No dobra, obuduj se to, no. Dobra, w sumie nie, ja też to teraz zrobię. Czyli obudowywujemy sobie. Tu nic, żeby nie kliknąć, żeby nie było opóźnienia między tymi. I tu sobie robimy cyk. I teraz to zabudowywujemy. O, materiały. I została nam taka dziurka. W sumie on tu jeszcze ma obudowane bardziej, ale mi to starczy. A, i tutaj, żeby było wejście, stawiamy trabler, tak, trabler. Już. Aha, bo ten trabler ma być chyba tak. Okej, okay, i tu, Jezu, sufit, walę głową o sufit. Dobra, czekajcie, tu sobie zrobię takie przejście, żeby mieć, okej. Okay. Tak to wygląda. I jeszcze dzisiaj właśnie sobie secik zenchantujemy, tak, off topic. Dobra. No pokazujesz, no dobra, fajnie. Tylko szkoda, że... No i dobra, masz jajka. Aha, i on teraz będzie... Okej. Okay. Aha, i respi kuraki tam, do środka. I te kuraki co, to już będzie działać? Okej, okay, spawni kuraki, zamknął je. Aha, czyli to już powinno działać. No nie wiem, czy to, kurde, będzie działać, ale... Mam nadzieję, że to będzie działać. A, ja wiem, jak to działa. Dobra.
Czyli teoretycznie to już powinno działać, tylko tam trzeba kuraki na górę dać. Aha, po co ja stąd złaziłem? Dobra, weź budulec, 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 trzy, dobra, później się tu i tak ten. I tu kuraki do środka, tylko ja mam cztery jajka, nie? O, jest pierwszy, ty, nie duś się. Dobra, no i mamy pierwszego kuraka, no. Z tobą kuraku tak średnio. I czemu ty tam nie włazisz? Kurde, po co taki tunel jest zrobiony? A w sumie nie. Taki tunel jest git. No i później tych kuraków będzie więcej i będzie szybsze jedzonko. No i fajnie, podoba mi się to. Tylko potrzebujemy więcej jaj. Więc po prostu się ogarnie jajka i będzie git, nie? Farma powinna działać. Jest więcej jajek? Jest. Dobra, jeszcze tam wejdę do was. Jest tu coś? Nie ma więcej jaj? Co wy gadacie? Dobra, do bana jesteście. Dobra, ja idę to... Może z tego jednego akurat jajka wypadnie. Wiecie, wtedy będzie git w sumie. Ale chyba nie jest jakaś najmniejsza szansa, że wypadnie, nie? Tu sobie zrobię jeszcze przejście na górę. O ja. Tutaj sobie zrobię przejście na górę i tu będziemy mieć trapdoorem, będzie można... O! Jak ty wyskoczyłeś? A, nie wypadło. Ale ty tam wracasz, wiesz o tym? Do bana jesteś. No idź tam, do środka. Dobra, przydałoby się tu wiaderko z wodą, ale ja takich rzeczy nie posiadam przy sobie. Idź tam. No co ty robisz? No nie! Do wiadra cię chcę wziąć. Dobra, czekajcie, zabuduję to, żeby nie mógł wyjść. To też zabuduję. Dobra, już nie wyjdziesz, mordo. Idziemy. Wracasz tam, gdzie ja ci powiem. O, o, o! Nie, 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 byłeś już. Dobra, gościu. Pal gumę. Tyle ci mogę powiedzieć. Idź. 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 No czemu ty do rogu idziesz? Do bana. Ej, ty, miałam wiaderko z wodą. Do bana jesteś, gościu. No, właśnie tam. Jezu. No. Kurak. Idź. Idź. O, o. Pięknie. Dobra, no to siedzi. Nie wyjdzie już stąd kurak mały. Tylko szkoda, że to jest mały kurak. Trzeba poczekać, aż on dojrzeje. A jak dojrzeje, to będzie w sumie git. Bo tutaj powinni dawać jajka i z jajek powinni się wykluwać. Tylko to wiecie, dużo musi ich być. A właśnie w tym problem, że tych kuraków nie mam dużo. Jeżeli będzie więcej jaj z tej hodowli, to się więcej kuraków da. O, kolejno jajo. Dobra, dzięki za jajko, chłopaki. Pewnie i tak nie dropnie, ale wiecie. Później można też przetransportować w sumie te kury, czemu by nie? Tylko pytanie, jak się jej później... W sumie można to jeszcze dzisiaj zrobić, mi się wydaje. Nie wiem, czy mam coś do... Dobra, do bana jesteś kurak. Czemu się nastawiasz? Dobra, na razie to można zamurować ten mechanizm. I wygląda to mniej więcej... O, to w sumie zniszczę, no, niepotrzebne jest to. No i jest tu lawa. Powinno to działać. Bo no, ten kurak jeszcze nie będzie znosił jaj, bo on jest za młody. Więc tak to na razie wygląda. No i zrobiliśmy właściwie. Za dużo trochę redstone'a, trochę smoothstone'a, za dużo, ale to mnie nie przeszkadza zbytnio. No i dobra. Teraz przechodzimy do etapu odcinka, czyli enchantowanie seta. Mamy tutaj secik. I teraz tak, protection 4 na butach. Sprawdzimy, czy jeszcze są jakieś fire protection. Nie, unbreaking nie. Znaczy wiecie, unbreaking git, bo często się trafia tak, że później jakiś inny enchant jest. A ja rzeczywiście chcę protection 4. Dobra, mogło być lepiej. Unbreaking. Protection 4. No kurde, bez niczego. Protection 3. Protection 3. Czyli set nie jest teoretycznie zły. Mogło być lepiej, ale wiecie. Dobra, uwaga, co mamy? No proste, że nie, byczku. Mamy coś, żeby zenchantować? Typu, no nie wiem, to zenchantuje, powiedzmy. Efficiency 4, to nieźle. Sweeping Edge? Dobra, daj to. Dobra, miecz do wywalenia, tak szczerze, ale... Wiecie, mogło być gorzej albo lepiej. W sensie, wiecie, seta już mamy. Teraz zrobimy sobie, wiecie, ogarniemy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery... Myślę, że 4 starczy. I teraz jeszcze sobie weźmiemy na patyczki 2. Cyk, cyk, cyk. To tak, siekierka jedna. I łopata jedna. I teraz to sobie chowamy. I teraz zobaczymy, jakie enchanty na to wejdą. Tutaj zbytnio wyboru zbytnio nie ma. Zbytnio, zbytnio. Więc zbytnio można na przykład... Czemu są dwa unbreaking? Pierdziele. Dobra, tu chociaż jest efficiency 4. No ale do bana jest, że tu jest unbreaking. W sensie, dobra, do zbierania git, nie? Nie, dobra, ja chcę mieć dobre narzędzia. Weź mi, zrób dobrą siekierkę, kurde. I może jeszcze z mieczem zaraz pokombinujemy. Bo miecz też bym chciał mieć fajny, swoje aspektem jakiś może... Łopata? Nie, łopata z git, siekierka. Dobra, w sensie łopata się po prostu będzie... O, 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 o,
No ci powiem, że to nawet nie ma sensu tego łączyć, gościu. Wywalaj. Taka siekierka to do końca życia mi posłuży, kurde. Dobra, no to teraz z mieczem spróbujemy. Wyprawy na diaksy będę musiał zrobić poza odcinkiem. No, na odcinku już chyba diaksów nie będę szukał, chyba że będziecie chcieli. Dobra, uwaga. Sweeping edge kolejny, no porąbało cię. Jaki ty... Dobra, do bana są te miecze. Jak się robiło kamień szlifierski? Dobra, chodź tu. Kamień szlifierski minecraft. Jak się craftuje? Uwaga. To jest oto pytanie. Patyki, dobra, to w sumie nie jest trudne, bo mam teraz tą na przepalonego. Raz, dwa, trzy. Patyki i drewno, nie? Chyba, jeżeli się nie mylę. To tak, z tego się robi slaby i to się jakoś tak daje. Albo na odwrót może? Tak, dobra. Gdzie to dać, żeby to nie wykrywało? Tu? Nie. Albo wiecie, można... Kurde, gdzie dać to? Tu damy. Będzie git. Dobra. Aha, już levela nie mam, do bana jesteś, gościu. Ale dobra, chociaż nie mam levela, to... Looting 2. Wiecie, nie jest to trójka, ale można... Wbić? Nie, no nie będę do Netheru szedł, porąbało. Idziemy bić moby, bo z nocy. Jak widzicie, mam Fulbrighta, bo wiecie, ustawiam sobie, bo wolę. Chodź tu, Endermanie. Może cię zabiję tak for fun. No chodź tu, ulańcu. Gdzie jesteś? Kurde, nie lubię tych Endermanów. O, jesteś, siema. A to chyba inny jest. Nie, to jest... To co ty robisz, mordo? Nie spodź się. Dobra, czekajcie. Dobra, nie wiem, wykopiemy węgiel w sumie. O, creepera zabijemy. Może w ten sposób wbijemy ten level. Ja pierdziele! Nie wybuchaj nawet. W sumie... A, mogłem ten... A, użyłem, żeby wybuchnąć teren, który był ładny. Dobra, daj po prostu expo. Kurde, mało expo to daje. Ale wiecie, w sumie wykopmy sobie, bo później ja czasem przepalam dużo rzeczy. Typu ten smooth stone właśnie, bo to trzeba dwa razy przepalić kobla. Więc w sumie węgiel się przydaje. 45 z takiego jednego złoża. Kurde, mało levela dało. Znaczy expo, ale... Dobra, git. Czyli jednak dzisiaj sobie myczka nie zrobimy, ale mamy fajny secik. Nawet fajny secik. O, siema. Jaki debil. Dobra. Myślę, że tym prawie pozytywnym akcentem można zakończyć dzisiejszy odcinek, bo właściwie nie dowiemy się, czy nasza farma działa. Automatyczna farma kuraków. Ale myślę, że działa. Tylko ten kurak mały musi dojrzeć, nie? Czy tam, no, chyba. Nie wiem, ja w sensie mogę tu sobie... Ale że z trzech nie dropło, do bana. Ja tu mogę se stać na przykład, żeby on dorósł, albo... Wiecie, jak będę potrzebował jedzenia, można tu se stać na awku. I zrobić koło tego na przykład jakąś farmę. Więc to też nie jest problem. Ja sobie tu... O, ten węgiel może dam do surowców tu. Jeszcze to wezmę i damy tutaj. No i dobra, pięknie. Mamy chyba odcinek zakończony. Także... Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku zrobimy lepszy miecz, bo ten nie jest najlepszy. No ten nawet Sharpnessa nie ma, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że to zostawiliście na samym początku odcinka, że oglądaliście do końca i zostawiliście miły komentarz. I w ogóle, dobra. Sayonara!